No hej, hej, z tej strony Kapłan Mydła i dzisiaj witam was w tym nieco nietypowym filmie, ale pomyślałem, że mógłbym się wypowiedzieć w temacie. Pewnie zakładaliście, że osoba taka jak ja będzie przeciwna AI artystom, ale wręcz przeciwnie. Cieszę się, że chcą tworzyć i mają na tyle kreatywności, żeby się tego podjąć. Ten film ma na celu pomóc w szczególności AI artystom w osiągnięciu znacznie lepszych efektów niż osiągają do tej pory. Dokładnie tak, drodzy AI artyści, ten film jest skierowany do was! Po obejrzeniu go będziecie znacznie lepsi i skuteczniejsi w tym, co robicie. Dzisiaj omówię moim zdaniem najlepsze narzędzia oraz sztuczki, dzięki którym już nikt nie sprawi, że poczujecie się wykluczeni ze świata sztuki. Jak dobrze wiemy, tworzenie sztuki jest wykluczające z wielu względów. Kwestie finansowe są tym najbardziej ograniczającym elementem. Przybory plastyczne nie tylko są ciężkie do zdobycia, ponieważ no... trzeba wiedzieć, w jakich sklepach da się znaleźć takie rzeczy jak ołówki, kredki itd. Ale ich ceny są porażające, począwszy od ołówka HB za 39 groszy, już nie mówiąc o kosztach temperówki, statystycznie 3-4 zł, bloku rysunkowego 2,49 i gumki do mazania 63 grosze. A skończywszy na takich, na przykład, kredkach ołówkowych Kohi Nur Polycolor 72 kolory plus 2 razy strugawka za około 150 zł. Pomijając te kredki, podstawowy zestaw składający się z ołówka HB, gumki, strugaczki i bloku rysunkowego kosztował by was prawie tyle, co kanapka Tomcio Paluch. W porównaniu do tego najczęściej używany model AI, jakim jest Midjourney, kosztuje jedyne $10 miesięcznie. Najtańszy plan. Ale niektóre modele AI są zupełnie za darmo, pomijając koszty mocy obliczeniowej i energii, które obciążają środowisko. Dlatego też istnieje alternatywa dla kosztownej sztuki tradycyjnej, czyli programy do tworzenia sztuki cyfrowej. Powszechnie wiadomo, że ludzie, którzy rysują w CorelDRAW Graphics Suite 2024 za 3499 zł lub 145,83 zł miesięcznie, są znacznie lepszymi artystami niż ci, którzy używają Krity albo Medibank Painta Pro. Pro! Ponieważ im droższy program ma się w posiadaniu i im droższy tablet graficzny ma się pod ręką, tym lepiej da się rysować. Tak, właśnie, tablety graficzne! Każdy artysta musi mieć tablet graficzny, bo nie istnieją żadne programy graficzne, w których rysowanie myszką byłoby wygodne. Bez tabletu graficznego żaden artysta cyfrowy w życiu nic nie osiągnął. Ale Kapłan, jak już mówimy o tym, jak rozpoczęcie przygody ze sztuką dużo kosztuje, to czy sam komputer nie jest już wydatkiem, z którym trzeba się zmierzyć i nieważne, czy program graficzny jest darmowy, czy nie? To bardzo dobre spostrzeżenie. Na szczęście istnieją smartfony. A smartfony, jak wiemy, można bardzo łatwo zdobyć ze skrzynek w Telefonolandzie. Smartfony zupełnie za free dają nam dostęp do niezliczonych aplikacji, takich jak Ibis Paint X albo mobilna wersja Medibanga. Teraz czas porozmawiać o drugiej kwestii, jaką jest zdobycie umiejętności tworzenia sztuki. Zasoby są bardzo ciężko dostępne i środowisko artystyczne jest znane z tego, że zabiera ze sobą wszystkie tajemnice do grobu. A kursy rysunku i malarstwa są zawsze za paywallem. Już nie wspominając o tym, że na niektórych z tych kursów jesteście zmuszani do szkicowania gołej pani, co wiem, że jest gorszące dla AI artystów, biorąc pod uwagę, że wszystkie popularne modele AI filtrują neglisz, przemoc i treści ekstremalnie obrzydliwe, takie jak twardy, gruby, łysiejący szef mafii w średnim wieku z nieogolonym zarostem, ubrany w czarny garnitur, bawi się ze swoją 5-letnią córeczką, która jest malutka, ma długie czarne włosy i nosi różowe ubrania. Pewne słowa zawarte w tym poleceniu są niedozwolone. Próby wygenerowania obrazów, które pogwałcają nasze wytyczne społeczności, mogą spowodować całkowite zawieszenie konta. Więc tak, modele AI nie wygenerują wam porno. W takim razie przynajmniej artyści NSFW nie muszą się obawiać, że będą zastąpieni. Te filtry istnieją po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom i społeczności. Przynajmniej tak mi to wytłumaczył naczelny doradca prawny mamy Maxa. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby programy graficzne tak działały. Jesteście w trakcie rysowania waszego Noise Pizza Tower Cogwar i w pewnym momencie wyskakuje wam okienko. Wygląda na to, że próbujesz narysować porno. Bliski, szybko, bliski! Niektóre elementy tego zrzutu ekranu są niedozwolone. 3, 2, 1. Usuwanie systemu Windows. Programu. Spróbuj ponownie za 8 godzin. Przynajmniej ty mnie nie zawiedziesz. Ostrzeżenie. Niektóre elementy tego obrazu są niedozwolone. Pisanie poleceń. Jak już ustaliliśmy 5 minut temu, AI nie lubi generować wszystkiego, co ogranicza tak zwaną kreatywność. AI może mieć trudności ze stworzeniem dokładnie tego, co masz na myśli, bo jego działanie opiera się na algorytmach i danych treningowych, a nie na wykorzystaniu wyobraźni. Ale jest na to rada.
jeśli spróbujecie narysować to, co faktycznie sobie wyobraziliście, to będzie to wyglądało dokładnie tak, jak to, co sobie wyobraziliście. Ale kapłan, jesteś ableistycznym śmieciem. Niektórzy nie mogą rysować, bo nie mają rąk! Spokojnie, na to też jest rozwiązanie. Wchodzimy sobie na Twittera, bądź Instagrama, lub Tumblera, lub Furafinity, albo w ostateczności, w przypadku gdyby z niewiadomych przyczyn serwery tych pozostałych się stopiły, możecie wejść na DeviantArt. W wyszukiwarce wpisujecie sobie frazę Commissions Open i szukacie rysunków, które najbardziej się podobają, ewentualnie cen, które najbardziej się wam podobają. Ale jak to cen? Nie mam pieniędzy! O, w takim razie można spróbować wpisać frazę Requests Open. Zdarza się to rzadko i tylko wybrane osoby dostają swoje zamówienie, ponieważ kto by się oparł okazji na darmowy rysunek, ale można spróbować swojego szczęścia. Później i lepiej sobie zacznijcie notować, bo pojawią się kolejne kroki, które trzeba zrobić, klikacie na profil i kontaktujecie się z takim specjalnym modelem AI, który wam coś narysuje i będzie to prawie zawsze w 90% zgodne z waszymi oczekiwaniami. I właśnie tak możecie stać się najlepszymi AI artystami na świecie.